Hej, witam Was w kolejnym odcinku Simsów. Dzisiaj u Henryka oraz jego rodziny z okazji szczególnej 18 urodzin Romanka. No i Romciu ma tak naprawdę swoje urodziny za dwa dni, ale on będzie je organizować właśnie w niedzielę, czyli jutro. Póki co jest sobota, godzina dochodzi 16. Henryk tutaj wykorzystuje te sprzęty, które dostali na święta. Dwa zestawy perkusyjne, jeszcze przed taki gościu Stanisław, jakiś dzionek. Ma wolny dzionek, to do nas wpadł tutaj. Jest kolegą z klasy właśnie bliźniaków od Henka. No i wspólnie z Henkiem. Henku widać tą radochę na twarzy. Sprawia mu przyjemność takie grańsko. A Mariolka, widać, że ona coś nieźle tutaj choruje. Ma zapalenie przysadek, co jest bardzo nieprzyjemną dolegliwością i ona po prostu musi sobie teraz dużo odpoczywać. Romek, no jak widać, nawet czy na urodziny, czy na jakieś uroczystości, on nigdy nie zostanie dobrze ścięty przez tą Mariolkę. Zawsze mu takiego krzywusa zostawi. A on, no co on może, nawet biedaczysko nie jest w stanie zaprotestować, prawda? Chciałby już wymknąć się z Adamkiem na imprezę jakąś wieczorną, żeby poświętować tą osiemnastkę. No zobaczymy. Alma, córka od Mariolki, zmieniła troszeczkę włosy i ogólny swój wygląd. Póki co wygląda w ten sposób. Markus, bez zmian, zaprzyjaźnia się właśnie z Rudym. Romkowi najbardziej się podoba Marcia. To jest córka od Melisy i on tak do niej teraz wydzwania, troszeczkę chce się zakumplować. A Henku, proszę, jak im tutaj idzie? Może oni będą po prostu grać na tej osiemnastce? Może tak być. Mariolka, miała się siku, bo ty masz te przysadki chore. Jezus Maria, biedna w sumie ta dziewczyna. O, Romcie tutaj już chwali, że Marcia nosi ładną sukienkę na co dzień, jemu się tak trochę to spodobało. Alma, nie patrz na brata, ja wiem, że on jest przystojny, ale to jest twój brat jednak. Przyszła pani Judyta, dzień dobry pani Judyta, pani nada w tym dresie żałobnym. No, ona tak żałobę nosi po tym Jarku słomie. Się do niego trochę przyzwyczaiła. Słuchajcie, jako że impreza się szykuje w dniu jutrzejszym, to może wy byście dzisiaj te wszystkie lekcje podrabiali. Tutaj są lekcje od Markusa, jedyne chyba. No to Alma nie ma co robić, to mówi, dobra, pomogę ci i je odrobię. Kolejna stara osoba, która tutaj się schodzi nagle, to jest Merykawka. O, Romciu przyszedł do spialni tutaj Mariolki, bawi się takim samochodzikiem. Dlatego Mariolka już wyszła, przecież to, ona nie będzie w jednym pomieszczeniu siedzieć z tym człowiekiem. Przyszła do córki lepiej. No Henryk nadal tutaj ćwiczy sobie z tym dzionkiem, żeby jak najlepiej wypaść na osiemnastce. Mariola, może gorąca kąpiel by ci pomogła. Jakieś tutaj już słychać znowu gotówki. Ktoś to coś tutaj robi, o proszę, to Mary. Jak ona zgarnia wszystkie jackpoty. Czemu przestałaś? Dobrze ci szło. To i tak dla nas kasa. Alma właśnie odrabia lekcję swojego brata, później może z kimś się skontaktuje, może jakieś znajomości te dzieci będą mieć, bo póki co nie mają żadnych chłopaków ani dziewczyn. Markus idzie troszeczkę potańczyć tutaj do tego starszego towarzystwa, tutaj widać drinki się rozlewają. No i dokładnie tak, Roman już w dniu jutrzejszym. To co tato, będziemy tą osiemnastkę robić, nie? No tak synu, patrz, się uczymy grać na twoją osiemnachę, damy popis. Czemu Stanisław już kończysz? To jest próba generalna. Stanisław, ile tam wygarnąłeś tego? To coś rzucił, bo mi i tak. Mam tam dyszkę. Dobra, weźcie tą dychę, weźmy do kieszonkowego. Roman skakuje tutaj do Alicji. Troszeczkę sobie pływają wspólnie, bo tutaj takie luksusy w tym domu. Nie do pomyślenia. No Mariolka co, stoi? Troszeczkę odtajała po tej kąpieli, ale głównie to ona odpoczywa, te właśnie swoje hemoroidy i przysadki wygrzewa na fotelach. Alma rozmawia z Pawełem. Idzie teraz w siku. No i później może ona by sobie jakieś swoje tam programy w telewizji poglądała. Markus, powitaj może Lilę, która tutaj przypadkowo się zjawiła przed domem. Henku, już chcę organizować przyjęcie, ale spokojnie Henryczku, jutro będzie na to czas. A Mariola z kolei pragnie zaprosić już wujka i swojego kuzyna, naturalnie, że nie będzie sobie odmawiać takich rzeczy, bo dlaczego? Bynajmniej spędzi z nimi ten dzień, bo wszyscy będą zajęci Romkiem, a ona tego jak wiadomo nie popiera i nie lubi. Wujciu, słuchaj, już dawno was u nas nie było, może byście wpadli. No i on już siada w samolot, temu wujkowi nie trzeba nawet powtarzać dwa razy, on już ma kasę na wszystko odłożoną. Kuzynie, z chęcią bym cię widziała, weź się zabierz z ojcem i przyjeżdżaj do nas. No i oczywiście, że on również przyjedzie. Nie widzieli się od wieku, naturalnie, że od urodzin Almy i Markusa. Romciu, chodźże tutaj do swojego gruchota. Trzeba go jeszcze pomalować na jakiś kolor i on sobie zrobi takie mafijne auto czarne. No i Alma przełącza tutaj sobie na stację taneczną, rozmawia właśnie z tą nową fryzjerką Amandą, która sobie otworzyła w domu swój własny salon. No Henku, nadal, on tak doskonali te swoje umiejętności, teraz z Rudym kolejny popis chce dawać na tym właśnie przyjęciu. No niech rozwija jakieś tam umiejętności na starość. Mariolka tutaj też przyleciała. Mogłaby w sumie porozmawiać sobie z Lilką, bo tak nie za dobrze się znają. To była akurat Alicja. No i Romeczek zrobił swoje auto. Spójrzcie tylko, jakie piękne, jaką tutaj sobie zrobił fale. Jakie wzorki, jakie... To jest cudowne auto. Z jego rąk wyszło, no naprawdę. Romciu, jestem pod wrażeniem. Aż zasłużyłeś na to, żeby było to twoje auto. Może tylko wsiąść do pojazdu, dlaczego? Nie możesz nim jechać? No może. Czy może go alarm zainstalować? Kto by takiego gruchota chciał? Romanek staje się właśnie właścicielem tego auta, a następnie... Chciał się wymknąć z tym Adamkiem na imprezę, ale jeszcze jakoś nie jest w stanie, to może on się wykąpie przed tą imprezą. Też będzie dobrze. Henryk właśnie skończył. Zachciało mu się siku po całym dniu tego grania. Mario
Ariuka rozmawia sobie z Lilką. Ta Amanda się rozebrała do Golasa prawie, że jakieś stringi nosi. Alma rozmawia teraz z tym Stanisławem w takich okularkach. W sumie nie wiadomo, może on się jej będzie podobał. No tak na jeden. To też całkiem, ale Paweł na dwie burze. Dobra, ona by chciała porozmawiać teraz z tym Stanisławem. Gadka im się kleiła, także pogawędka jest mile widziana. A ty, Markus, jak już nie możesz wytrzymać, jesteś aż takim małym dzieciakiem, to idź spać. On nawet nie wytrzyma do 23, żeby posiedzieć. W końcu już Romciu może tutaj zaprosić Adama na imprezę wieczorną. I później on się do tego czasu zdrzemnie. No i super, Adamek przyjedzie po niego o pierwszej, a Henryku idzie się wykąpać już przed notką. Mariolka też. Koniec tych tańców, bo ona musi stać rano odebrać z lotniska właśnie swojego wujka. A Alma również by chciała pójść na imprezę, ale z tą Alicją. A Alicja u niej bezsensownie siedzi. Także idź, Alka, do domu. Słuchaj, Ala, idź może się przebierz do domu, bo widzę, że chodzisz w takiej bieliznie samej. Przebrałabyś się i pojechałybyśmy na imprezę, co? Bo ona nawet wychodzi, a ja nie. No, to leć szybko do domu i zaraz dzwonię po ciebie. Okej, okay. Alma załatwiła sobie, że też chce jechać na imprezę. Zazdrości Romanowi, że on ma takie możliwości. Daj tej dziewczynie iść za róg. Jeszcze jej w domu nie było, jeszcze auta nie wzięła. No i chyba Judyta tutaj obudzi Romana, albo i będzie patrzeć na jego tenisówki. Dobra, Alka, już masz ten samochód? Bierz, przyjeżdżaj po mnie. Dobra, o pierwszej, dobra, bo już muszę się wykąpać. No dobra, niech będzie. No i Alma, leć może, słuchaj się, prześpi na moment, tak jak to i robi Romanek, ale on zajmuje sofę. Obudził go telefon, już przybiega tutaj. Halo, Roman mówi. Hej, to ja, nie znam cię. Znam cię, Błażej, tak? Dobra, już mi się przypomniało. Co gościu chciałeś? Z plastiki, co było zadane? On nie jedzie na przedmieście! Chce z niej jechać na przedmieście! Dlaczego mnie oszukujesz, że chcesz z plastiki? Zadanie. O, ludu, co za Błażej. Okej, okay, Roman się zgadza. Gdzie możemy jechać z nim na to przedmieście? On go tak specjalnie chce zrobić i jechać z nim na cmentarz. Oni ostatnio rozmawiali. Cześć, pana razie. Oni ostatnio rozmawiali, że Roman mówi, że on nie wierzy w duchy. I teraz temu chcę udowodnić i go zabrać na cmentarz. No i Roman mówi, dobra, biorę swoje nowe auto czarne mafijne. Te duchy od razu się przestraszą, że on jest z mafii. I się na pewno nie pokażą. No pa, Stanisław Dzionek. Dobra, Romanciu. Dopiero co zrobiłeś prawo jazdy, więc jedź ostrożnie. No i wracaj przed pierwszą, bo Adamek będzie czekał. No i zajechali. Romanek, jeszcze słuchajcie, to jest... Kto to jest? Co to za jakieś te kobiety tutaj ten Roman wozi? Patrzcie wy tylko. O proszę, jakaś baba tu jest. Alina Popas. Patrzcie wy tylko, a tak beznadziejnie ścięta jak Roman. To musi z nią porozmawiać, bo to może być jego druga połówka życiowa. Dzień dobry, Olku. Boże. O, jestem Błażej, tylko z taką dziewczyną jeszcze. Dzień dobry, pani mieszka na przedmieściu, bo nigdy pani nie widziałem. Możesz mi mówić na ty, która jest w tym samym wieku. Tak, jestem z przedmieścia, jestem w sumie nowa, bo mój ojciec jest majsterem i zaczął właśnie pracować tutaj. O, to fajnie, do nas często przychodzą majsterzy, bo nam się dużo rzeczy psuje. Ale że ja pani ciebie nigdy nie widziałem? Zauważyłbym. Naprawdę bym zapamiętał. Wiesz, bo ja często przychodzę z moim ojcem do pracy, wiesz? Też właśnie przeczyszczam te rury i tak dalej. No dobra, to wszystko wyjaśnię. Wiesz co, przyszliśmy tutaj, bo ten gość, mój kolega Boże, mówi, że tutaj duchy można zobaczyć. Ale fajnie, w ogóle się poznaliśmy. Ej, słuchaj, Boże, takie jest pytanie było do ciebie. A czego ty powiedziałeś mi, że chcesz zadanie z plastiki, a potem coś innego? O Jezu, no bo moja matka słuchała, wiesz? Ona nie może przecież wie dobrze, jaka ona jest, tylko kolekcjonuje te swoje buty i kapelusze. Ona by mnie nie puściła na cmentarz, wiesz co, ona nie ma takich zainteresowań. No wiem, twoja matka to jest taka wypindrzona, co nie jak moja macocha Mariolka. No właśnie, znasz ten typ, co nie? Majka przychodzi tutaj taka w ciąży na cmentarz. Coś jeszcze tutaj tak w ogóle jest? Tam się jeszcze Zbyszku też czai, pewnie do rodziców przyszedł. No i Roman, on musi przede wszystkim tutaj porozmawiać z tą właśnie Aliną. Ej, fajną tą dziewczynę przyprowadziłeś, ja jej w ogóle nie znam. No widzisz, to jest taka koleżanka mojej siostry. Alina, muszę ci powiedzieć, że masz bardzo ładne buty. No co ty w ogóle mówisz, gościu, przecież nawet ich nie widziałeś. Zresztą prawie ich nie widać, bo one są takie japonki. Pamiętasz coś ze swojego dzieciństwa? Bo ja miałam bardzo ciężkie, wiesz? Nawet mi Biedronki wsadzała moja macocha do łóżeczka, żeby mnie wygryzły po prostu z tej rodziny, wiesz? Nosiłem różowe ubrania. No, to nie jest do końca śmieszne, ale pośmiejmy się z tego, okej? Okay? Może lubisz czytać, na przykład? Bo ja ostatnio czytam bardzo dużo książek i o majstrowaniu głównie. No wiesz, to w sumie fajnie, że rozwijasz swoje zainteresowania. Ja to głównie teatr na przykład i kino, tam lubię chodzić. O, ja nigdy nie byłem, ale brzmi to fajnie. Ale czytałem w takiej książce, że w kinie są po prostu same krzesła i nie ma stołów. To dziwne. Idź raz do kina i zobacz, jak to wygląda w rzeczywistości. No dobra, to może z tobą. Mogę ci zabrać. Pójdź do ojca kasę i po prostu pokażę ci te wszystkie sztuki, nie sztuki. Hej, Błażej, powiem ci coś. Pamiętasz tą Martę? Ty wiesz, że ona miała ostatnie urodziny? Jest w tym samym wieku co Markus i oni chyba będą razem? O, to ciekawe. Wiem. No i zobacz, widzisz, tutaj Błażej nie ma tych duchów, nie ma po prostu nikogo. Ludzie przychodzą tutaj napić, a nie na duchy, jak tam mówiłeś. No i Romanek, korzystając z okazji, wrzuci sobie monetkę. Tutaj, o, przy barze już się zaczyna, ktoś chyba przyszedł na wieczorny pogrzeb. To jest jakiś Cezary, jakaś Teresa i pani, naturalnie, że Zadecka. Proszę, żebym znalazł moją drugą połówkę i był z nią. Twoja mama? Nie. Okej, okay. Chyba mu się poszczęściło, bo żadnych negatywnych skutków to nie miało. Cześć, Jerzy, chciałem tylko przywitać. Błażu! Pamiętasz, jak w szkole był ten psikus? To nie ja! No, pamiętam! Beka.
Okej. Dobra, Romanek, ty już musisz kończyć to spotkanie, z racji tego, że jeszcze będziecie czekać wyjście z Adamem. Tak więc, no kończymy. Wiecie co, ja już muszę iść. Cześć Alina, miło cię było poznać i super się bawiłem, wiesz? No cześć Romanek. Jakiś gościu macha Romanowi. Boże, jakie gejostwo. Wszyscy tego jeszcze z oddali obserwują, jak on idzie do auta. Ej, ojciu! Nie, to Arno. Boże, kochany, ten Roman już nie dowidzi. Patrzy, ogląda z każdej strony to swoje auto, czy dobrze jest wymalowane. No i teraz szpanuje taką bryką na przedmieściu. Ramciu był na spotkaniu z kolegą, no i on poznał go z jedną taką Aliną. Romanek powraca. Henku, czego ty na tym łóżku leżysz? Zamiast się przebrać w piżamę, pójść spać, tak jak twoja żona Mariola. Romciu, zdrzemnij się jeszcze na minutkę, a raczej na 20 minut, do czasu aż przyjedzie Adam. Reszta dzieciaków także śpi. Alma też niedługo będzie się zrywać z łóżka, żeby pójść na tą samą imprezę co Roman, ale naturalnie się do niego nie przyznawać. Czyjeś tam stopy chodzą? Kto to jest? Ta Amanda w dalszym ciągu. Chodzi w stringach. Okej, słuchajcie, bo tu już przyjeżdżają auta, o proszę. Limuzyny, nie limuzyny. Takie wyścigowe bardziej Lamborghini. Alicja taką lepszą furą przyjechała, limuzynową. Adamek, nie wiadomo skąd, wypożyczył i już stuczka! No nie wierzę! Jezus Maria, ta rodzina w otwartych ścianach jest pechowa co do stuczek. On, Adam, stuknął nowe ich auto, przecież oni to dostali na święta. Ale jajca, jeszcze bardziej wjechał tutaj jemu. Przecież to jest nie do wiary, ta Alma jeszcze wychodzi w samej piżamie. Ej, Adam, czy ty widziałeś, że stuknąłeś w tą limuzynę? Ludu, wiem, nie wiem co matka na to powie. No właśnie, minę to masz bardzo niepewną. Co matka na to powie? Ala, chyba Adam ci stuknął zderzak z tyłu. Nie, ale my mamy kasę, żeby to naprawić. No i chłopaki też wyruszają na imprezę. Rodzice nie spostrzegli się, smacznie sobie śpią. Markus tak samo, jest tym mniej imprezowym dzieciakiem. Jezus Maria! Ej, Roman! Roman wraca normalnie, a Alma przywozi policję. Ty lepiej leć szybko, Romek, żeby to nie było na ciebie. Ciebie tam nie było. Do góry, biegnij na górę. Jezus Maria! Zaraz się okaże, że Romek sprowadza Almę na tą drogę. Na pewno by tak Mariolka powiedziała. A on jest normalnym człowiekiem. Jezus Maria, a ta nawet jej nie wypuściła. Alma, jaki szok! Że ona spędzi nockę w więzieniu. No, nieźle się załatwiła dziewczyna. Pojechała z nią! Ale jajca! Oddawaj Almę! Jezuniu! Ale motyw! Idź ty lepiej, Romanek, szybko do łóżka, żeby nikt nie posądził cię. Alma uciekła tej policjantce. O proszę, Henku już staje, bo coś słyszał, radiowozy policyjne. Ale naturalnie jemu się córka nie przyzna, no a gdzie? Szła nie jest taka, żeby się przyznawać do swoich złoczyńczych umiejętności. Henryku, prosimy cię o zmianę ubrania, a następnie możesz troszeczkę tutaj ogarnąć chatę. Henryk naturalnie zakłada garnitur, przecież to jest 18 jego syna, w dodatku on będzie grał na perkusji dla niego. Wyczyszczamy kibelo. On by w sumie może sobie poszedł na takie joggingi. Romanek śpi, Alma już też zasnęła po tych nieprzyjemnych zdarzeniach. Tak w ogóle, Mariolka, kiedy ty masz urodziny? Za 3 dni. No już w końcu będzie stara ta dziewucha. Okej, Heniek leci jeszcze talerze z kuchni pozmywać. Tutaj jeszcze jeden leży. I jak to zrobi, to on sobie poleci na jogging i tak cała jego rodzina śpi, a on przecież nie będzie sam chodził po nocy. W sumie 5 rano to już ranek, ale i tak jemu się nie chce za wcześnie wstawać. Co on ma robić w tym życiu? Są nadal obrzydliwie bogaci. Nie mają pracy, nie mają żadnych obowiązków ani zmartwień. Mariolka zwlekła się z łóżka, wybierze sobie ubranie na dzisiejszą uroczystość, a nawet pościeli łóżko. Markus także wstał. No i Mariola, matka, takie dość klasyczne dla niej ubranie. Większość osób kojarzy, że ona już chodziła w takim ubraniu. Markus idzie właśnie do toalety. Markus mógłby jeszcze wziąć prysznic, mógłby w sumie też się przebrać. Mariolka zrobiłaby śniadanie na leśniczki, bo ona, jak wiadomo, lubi to danie, no i jeszcze jej rodzina przyjeżdża, tak więc tym bardziej. Alma jeszcze troszeczkę sobie pośpi, tak samo Romanek, oni odsypiają te imprezy, nie ma co im się dziwić. No i przybiegnął Henku, który jeszcze położy się na jakąś godzinkę spać. Troszeczkę się zmęczył, tak więc dobrze mu to zrobi. Mariolka, czyżbyś się zaraz nauczyła nowego dania? Markus, poinstruowany przez matkę, założył dzisiaj marynarkę i to wcale nie z powodu tego, że Romanek ma urodziny, a raczej z powodu tego, że przyjeżdża rodzina właśnie Marioli. No i przecież musi się dobrze pokazać wujkowi. Za ranka zadzwoni sobie jeszcze do kogoś, mimo że jest niedziela, większość osób pewnie śpi o tej porze. Markus zadzwoni do Adamka, bo też by chciał wymknąć się na taką imprezę. Hej, nie obudziłam cię, słyszałam, że byłeś z Romanem na imprezie, a ze mną nie. Bardzo mi jest smutno z tego powodu, wiesz, trochę przykro mi się zrobiło. Ale mógłbyś spowodować, że się rozweselę i zabrać mnie następnego dnia, czyli że dzisiaj wieczorem. Aha. No dobra, Mariolka, nie rozkładaj tyle tego jedzenia. Idź za to siku i zaraz sobie ze swoim synkiem tutaj usiądziesz. Pojecie wspólnie. Henryk, jak wstanie, to również. Romanek, najpierw po tej imprezie musi się wykąpać i naturalnie wyczyścić swoją tutaj łazienkę. To jest jego taka trochę prywatna. I dopiero potem będzie mógł zejść na dół. I jeszcze nie zapominając o tym, że musi tutaj zmienić swoje ubranie i ubrać się wyjątkowo na swoje 18 urodziny. Alma już leci do matki. Hej, mamo. Cześć, ciocia. Słyszałeś w nocy takie jakieś dziwne odgłosy?
Ej, dlaczego tutaj nigdy nie można wejść tak sobie swobodnie? Możesz odejść, siostra? No, ja tam chcę naleśnika sobie wziąć. No, on podała. No dobra, ale ja się tam wcisnę, poczekaj. Alma, czy ty nie widzisz, że drzemem już te stół cały ubradasz? Ubrudasz, mamo się mówi. Nieważne. Markus, usiądź obok. Nie piekli się na siostrę. No, no, ona mi cały czas zajmuje miejsce, no ja chciałem tu usiąść, przecież dobrze wiesz. Usiądź koło mnie. To już wolę tu. Alma, najgorszą siostrą świata. W ogóle nie słucham, co do mnie mówisz. No i Mariolka w ogóle nie reaguje na takie kłótnie rodzeństwa. No to w sumie gdzieś. Henryku, śpi. Jeszcze nie zamierza stać, a Romanek już siedzi w kąpieli. Zrobił sobie specjalną, nowy płyn miał do kąpieli z Isany. To już dla niego luksus. No i się namydla. Jak będzie ładna pogoda, to robimy dzisiaj tą imprezkę na zewnątrz? No pewnie, że tak, nie będziemy przecież w domu się kisić. Nie wiem, czy Roman na to zasłużył. No już mamy, nie bądź taka dla niego. Okej, okay, Alma. Alma trochę na tej imprezie chyba polubiła Romanka, więc idzie teraz się wykąpać. Henku nadal jeszcze śpi. Po zjedzeniu też pójdzie tutaj wykąpać się, może i nawet wyczyścić. Mariolka żre, mimo że nie była już głodna, ale do końca nie chciała zmarnować. Posprząta te talerze naturalnie. Markus, włóż ten talerz do zmywarki. Co ty myślisz, że matka będzie wszystko robić? Jej się też nie chce. Jeszcze jest blat brudny. Oj, no dobra, mamo Boże, mamy od tego sprzątaczki. No i Romanek chciał założyć, coś takiego. No, błagam cię, Roman. Tu proszę, jest garniturek bordowy. Mimo że jesteś źle ścięty, ale zaprezentuj się jakoś na tych urodzinach. Markus, słuchajże. To nie jest powiedziane, że sprzątaczki muszą sprzątać. Pomóż trochę, bo zaraz wujek przyjedzie z moim kuzynem, czyli dla ciebie też z wujkiem. No i właśnie, wykrakała, już przyjechał Czesław oraz ten drugi, nie pamiętam jak on się nazywa, a Alma z kolei, ona szpanuje totalnie dzisiaj. Taką suknię do ziemi sobie chce założyć, troszeczkę upodobnić się do stylu matki, no bo takie lekko chińskie to jest. Tak więc no dzisiaj, Alma, naprawdę w szoku jestem, jeśli chodzi o ciebie. Mariola już widzi kuzyna Konstantego, wujka Czesława. Cześć kuzynie, jak my się dawno nie widzieliśmy. Wujaszku kochany, no naprawdę się cieszę, że jesteście, jak wam podróż minęła. Hej, Polek, ciebie też przywitam, już jestem w dobrym humorze. Czekaj, wujku, Boże, ten wujek szybki jest jak szczała. Heniek poszedł się jeszcze szybko wykąpać, żeby go rodzina Mariolki nie zobaczyła takiego nieubranego w piżamie. Markus tutaj czuje się bardzo przybity z powodu tego, że musi sprzątać, mimo że mają sprzątaczki. Alma, przydałoby się, słuchaj, żebyś porozmawiała z tym kuzynem. Tylko, że nie wiadomo, gdzie on się podział. No normalnie zniknął. Może on zna takie sztuczki jak ninja. O, on już tutaj przegrywa te chińskie jeny, wrzuca tam inne waluty. Wujek to chyba głodny po tym przyjeździe tutaj. Może by tak zaprosić ich, może by się skusili. Romciu, proszę cię, żebyś posprzątał. Wujaszku, kochany, opowiedz, jak tam podróż minęła, jak tam wasze zakazy w Chinach, trochę mniej rygorystyczne, już można mieć parę dzieci, tak? No to dobrze. No wiesz, dziecko, w naszym urzędzie teraz wiele się zmienia, tam wprowadzają takie nowe prawa. No właśnie tak myślałam, no już niedługo będą akceptować moje małżeństwo z Henkiem, co nie? Henku z daleka wypatrzył Judytę Daltonową, tak więc pójdziemy jeszcze przywitać, bo powoli będą właśnie organizować już urodziny. Alma chciała porozmawiać z tym kuzynem, ale on sobie poszedł zjeść, skusił się na tego naleśnika. Henik odpalił sobie autko i jednak nie przywitał tej Daltonowej. Ona tak poszła, przykro jej się zrobiło. Wczoraj mówili, że ma przyjść na urodziny, a dzisiaj już nie. No i wiesz, dziecko, nasz jen idzie w górę. Tak więc już kosztuje 1,2 dolara. Cieszę się, wujku, z tego bardzo. Dobra, Roman, wujku, chodź zobaczyć, jak to się gra. No, chyba nie ma ochoty, nie rozumie takiej technologii. Heniek za to korzysta na szybko z toalety i już zacznie zapraszać tutaj gości. Jest niedziela, oni zazwyczaj właśnie robią wszelkie uroczystości oraz urodziny w niedzielę, bo wtedy wiadomo, że każdy jest w domu. Henryk, jaki uradowany! Boże, jak mu dobrze idzie! Poziomy lecą, Jezus Maria, jaki fajny prezent na 18. Markus siedzi tutaj ze sprzątaczem w łazience, nie wiadomo po co. Alma, idź no, porozmawiaj z tym kuzynem, a raczej wujkiem. Przecież wy musicie się poznać, to jest rodzina twoja od matki. Umiecie grać w piłkę? To jest takie kolorowe i się rzuca takim patykiem, się odbija. Nie znam waszych zabaw, sorry. Mariolka leci wyłączyć kompa na czas tej uroczystości całej urodzin. Romciu, chodź może na górę do swojego pokoju. Też zaprosisz kogoś. No i naturalnie będziemy tutaj zapraszać rodzinę od Pati. Pati, chodźcie z całą rodziną, a raczej pięcioro was może przyjść. To no niestety, ale z mężem twoim, z Zuśką Adamem i może Piotrkiem. Tak, przyjdziecie, bo to są urodziny Romcia. Tak, świetny pomysł, zaraz będą, okej, okay, spoko. Mamy następnie rodzinę od Eleny, też można ich wszystkich zaprosić. Elena, słonko, mój syn Roman ma 18. Tak więc Kamil powinien się zjawić, no i Samuel jako mąż czy nie mąż. Co ty tak patrzysz na tego Markusa, cały czas kontroluje te dzieci. No i od Leny także się zjawia na tych urodzinach. Następnie no, Robercik, naturalnie również. Chodź tu, Romcie, zapraszaj swoich kolegów, koleżanki. Wraz z Lilką, żoną. Alma tańczy z Polskiem, on tego do końca nie zna tych kroków. Kuzyn się tutaj przygląda temu Polskowi, jak można mieć takie warkoczyki na głowie. Idź, Alma, przywitaj, to jest wujek Piotrek, to jest cała reszta. Alina, czyli druga rodzina od Henka i w sumie od Romanka również. Wraz z Aliną zaproszeni zostaną Jarek oraz Monia. Cześć, wujku Piotrze.
Ja Adam, chciałabym przywitać Adama. Zapraszamy następnie Jagodę Naturalnie Matkę. Hej Adam, fajnie, że jesteś. No i tutaj Franka oraz Aśkę. No teściowa zostaje w domu, trudno to. Nie jest takie przyjęcie, żeby teściowa brała udział. O proszę, Lena, jakie już ma branie. Już jak Samuel tutaj spogląda, że kuzyn od Mariolki się zainteresował Leną. O proszę, cześć, u nas wita się w ten sposób. Hej, miło mi, znam to. Alma przywita następnie Alinkę. Z drugiej strony idzie też Moniczka. Romki, proszę cię, dorwij się tutaj do tego telefonu. Zaproś kilkoro ludzi. Przyjdzie też za niedługo twoja matka, co cię bardziej stresuje niż cieszy. No i naturalnie on zaprosi tego właśnie Błażeja. Fajnie było, jakby znowu zaprosił tą dziewczynę, ale chyba nie będzie miał takiego szczęścia. Adam, proszę, jak on się krępuje, jak on przechodzi obok Henka, że niby go nie widzi. W naszym pokoju imprezowym parę osób zaczęło tańczyć. Tak jak na przykład Patty, czy nawet Piotrek. A Poldek kopie Wojtka w dupę, patrzcie wy tylko na to! On naprawdę nie jest dobrym człowiekiem. On jak nie bije Anastazję, to Wojtka po tyłku, no nie. Chodź Alma, przywitasz tutaj Monię jeszcze. Henku, został olany przez Adama, Mariolka nadal w kąpieli siedzi. Musi się przecież pokazać z dobrej strony jak zawsze. O, ten Błażej jednak przyjdzie za przyjaźnioną osobą. Dobra, weź tą dziewczynę, co była wczoraj na cmentarzu. Jeszcze zostanie zaproszony Nick, który też jest dobrym kolegą naszego Romcia. No i przyszła Jagoda, ubrana w taką zieleń. Przyprowadziła najmłodsze dzieci. Alma idzie tutaj do Moni, przywitać ją. Hej Monia, fajnie, że wyzdrowiałaś. Dzięki. Z psem raczej nie będziemy zapraszać, bo to nie ma najmniejszego sensu. No i Henryk już wychodzi do Jagody. Pięknie wyglądasz, Lena, w ciąży. No cześć, Jagodo. Miło, że jesteś, fajnie, że wpadliście. Romki ma dzisiaj urodziny. No i Alma z Monią, proszę, jak one od razu zaczęły sobie plotkować. Śmieją się, chichrają. Się zaraz okaże, że one bardzo dobrze się znają. Porozmawiają sobie jeszcze o hobby, o muzyce. Mariolka tutaj przekonuje tego Markusa, żeby on wszedł na dół. Nasz imprezowy taniec rozpoczął się już na całego. Wpadła też Alina. Roman chyba jeszcze kogoś tam będzie zapraszał. No i przyszedł ten Błażej. Błażej przyprowadził Melodię, która jest już też przywitana. Może jeszcze taka Rybeczka? Idzie jeszcze Anetka Kaszelkowa. A tutaj jej syn Nick. Ten też czuje jak u siebie w domu, to w sumie dobrze. I mógłbyś tutaj jeszcze zaprosić rodzinę, może Melisy? Tak, żeby faktycznie wszyscy byli. A ten Samuel już teraz do Mariolki zaczyna zarywać. No nie do wiary, po prostu jeszcze komplementują się, że ładnie wyglądają. A Lilka też przychodzi do Mariolki? Też chcesz mi powiedzieć, że ładnie wygląda? Dzieciaki, proszę, nawet przejście zaczynają tańczyć tak jak ta Aśka. Aśka pierwszy raz czuje się dobrze, bo widzi dużo czarnych ludzi. I jeszcze Azjatów to już całkiem. Wszystkie nacje świata. I Roman zejdzie już na dół, już od niego nikogo nie będzie na tym przyjęciu, ale porozmawia za to z matką. Alma dobrze się dogaduje z swoją kuzynką, z Monisią. Przyszedł Filip, a również i Sonia, a również i Olek. Cześć Filip, jesteś bardzo podobny do Seby, wiesz? Tak cię pomyliłam trochę. Cześć mamo, wiesz, że mam piątkę z fizyki? Jestem najlepszy. Macia i Paweł przyjdą tutaj z Melisą. Wiesz co, synu, to nie jest najważniejsze, żeby mieć piątkę z fizyki. Naprawdę to trochę śmieszne. Ja nie miałam i żyję. Alma przypadkowo dostrzega jeszcze panią Teresę, nie wiedziała, że ona nie była zaproszona, więc ją przywita. Dzień dobry, pani na synastkę pewnie, hejka. Markus jest jakiś taki najbardziej mało towarzyski, w ogóle nie rozmawia z żadnymi gośćmi. Goście tutaj pięknie tańcują, nawet Monia, o proszę, ona się łapie za podeszwy butów. Alina tutaj za ręce się chwyta z tym wujkiem, o proszę, jak oni tańcują, nieźle. Mimo, że ma taką brodę ohydną. Sonka nadal pokazuje te tatuaże swoje. A Jagoda, proszę, już opowiada Romkowi, że on nie ma co liczyć na spadek po niej, bo ona za dużo nie ma, wydała wszystko na święta. No nie mam, nie dam ci spadku, bo nie mam. Od ojca możesz coś dostać. Zaproszona zostanie również Kajka, ponieważ już część rodziny jej jest. No, słuchajcie, przychodźcie szybko. Jeśli tylko dwie osoby mogą zostać, no to może Janek i Majka, bo Antek to taki w książkach siedzi, on pewnie nie chce się pokazywać za mocno. I świetny pomysł, Kajka zaraz również przyjdzie. No i na w sumie ostatek Mauryc, który także należy do rodziny, ale niestety nie ma go w domu. A Jaro, ej słuchajcie, a Jaro, no on dalej pracuje w niedzielę. No Alina dzisiaj naprawdę, ona tak wywija ze wszystkimi chłopakami na tej imprezie, teraz proszę z Filipkiem. Tańce niezłe, Poldek się na nią czai, żeby z nią zatańczyć. A moja tylko patrzy z boku, no ojca nie ma, ona świruje. Tak samo Patty, o. Nie no, Patty jest ucieszona, to widać tego. Jest ucieszona, patrzy na tą Moniczkę, na Alinę. Fajnie, że się wszystko ułożyło, że jest pomyślnie. Że Monia nie choruje, że Alina jest w cudownym nastroju. No i Romanek w dalszym ciągu rozmawia właśnie ze swoją matką biologiczną. Alma już widzi nadchodzącą Melisę oraz dzieciaki. Jaro, gdzieś ty? No niemożliwe, no. Jarek w niedzielę nawet musiał iść do pracy. Chodź Alma, przywitaj Pawła, bo on ci się podoba. Cześć Paweł, miło cię widzieć znowu. Ta moja mama jest siostra. Wiem, ale wolę patrzeć na ciebie. Olek! Boże, jak on się wścieka! Czemu się wściekasz na Julkę? Przecież ona już nie żyje! Już przegrała walkę z chorobą. No, Filip wyjątkowo dobrze tańczy tutaj z Aliną. I to jeszcze tak trochę romantiko tańce. Przytulają się tam nieźle. Wojtek tutaj opiera się o wujka, o jego ramię. No, naprawdę, urządzili sobie taką imprezę, jak jeszcze dawno już takiej nie było, naprawdę. Cześć Marta i mamo twoja. Jest też Janek, ale jego przywitać nie trzeba, ale za to Eligiusza Rudego. Hej Eli! A Mariolka szuka jelenia, który by podał jakieś jedzenie. Niestety, nikt nie jest za bardzo skory do tego pomysłu. Henryk w końcu wynalazł, że Melisa mogłaby coś podać. Ona jest całkiem dobrą kucharką. Coś tam u niej zna się. Cały pokój pełen ludzi.
ludzie, którzy lubią się zabawić. Melisa zrobi jakiś obiad, a Romciu pogada z matką swą. Kuzyn już tutaj usiadł sobie. On ma dość takiego tłoku. U niego to nie jest normalne w kraju, żeby tak się zachowywać, jak ci ludzie tam. Jagoda też tutaj zaczęła tańczyć i podskakiwać. Alina już skończyła te tańce, chciała się czegoś napić, bo się trochę zaschło w gardle. Aśka, o proszę, Sadowi się już tutaj na miejscu, ona jest wiecznie głodna jako cyganka, więc musi jeść. Nie wiadomo, czy ktoś jej poda. Mariolka nadal wygrzewa te swoje przysadki i hemoroidy na fotelach. Wy lepiej nie siadajcie tam, gdzie ona, bo to jest zaraźliwe. No, no i goście świrują, poświrowują. Na razie trochę spokojniej, bo muzyka się skończyła. Okej, coś tam leci, ale to już nie wszyscy lubią takie klimaty. I co, udało się namówić tą właśnie Melisę na podanie czegoś? Zawołajcie może te dzieciaki tutaj, bo ona nie zrobi, Melisa. Zaraz będzie śpiechić, że ona nie ma miejsca. No właśnie, no właśnie. Każdy pretekst dobry. Nikt tu jak obejmuje tą panią starszą w pasie, Romanek patrzy na swoją matkę, może w sumie oni by mogli razem trochę potańczyć? Majka rozmawia z Pawełem, co ma fryzurę jak do wojska. Mama, możemy wspólnie potańczyć? Okej, synu, możemy. Tańczą sobie pięknie, o proszę. Kamil rozmawia z swoją dziewczyną Rebeczką. Melisa jednak znalazła miejsce, żeby zrobić jakiś posiłek. Monia nalała sobie soczku, a Inka z boczku się uśmiecha. Ten wujek zdecydowanie tam do niej coś zarywa. Wojtek siedzi się na kanapie. Za momencik Henryk jeszcze raz zadzwoni do domu, do Jara. Czy on przypadkowo może już wrócił? Jest akurat godzina 16, więc musi też spojrzeć na sekretarkę, bo tam wiadomości. Między innymi Mauryc się odezwał, to może też już wrócił do domu? Przykro, przykro z tego powodu jest, okropnie. Franiu, jaki ucieszony. Nikt już skończył wywijać. No, tej muzyki za bardzo nikt nie zna, więc mało osób już tańczy. Większość chciałaby się napić drinków. Aśka zaczęła ruszać kolejkę temu Romankowi, o proszę. Ona już by chciała mieć taką, widać to po jej oczach. Zaraz popsuje pewnie wszystko. Okej, Henryku, podejdź, że tutaj i podaj tym wszystkim gościom piwko. Bo już jest 16, oni by się chcieli napić, oni już wytańczyli swoje. Melisa już przygotowuje właśnie jakieś jedzonko, coś tam wymodziła w tym garnku. Mariolka, zeszłabyś na dół, a nie. No i właśnie, o proszę. Oni zapomnieli zaprosić Mietków, no to Mietek sobie przyszedł sam. O, wujek już proszę opowiada z kolei Sońce, bo spojrzał, że ona ma takie chińskie tatuaże, myśli, że ona rozumie, co on mówi, a ona tylko mu przytakuje, bo i tak się nie zna na fizyce ani biznesie. Teresa nie ogoliła się pod pachami i właśnie to zauważyła. Jagoda, proszę, jak one z Kajką tańczą, ludu, jak one skaczą, jak wywijają. Kuzynki się znalazły. No dobra. Heniek, ty nie miałeś pić? Proszę o opuszczenie tego piwa. Monia się tutaj skusiła na to jedzonko, bo przypomina jej szpitalną zupkę, którą jadła, jak była chora. Mariolka, chodź szybko tutaj, skorzystaj z toalety siku. I ona tak w ogóle musiałaby później napić się trochę kawy, ale póki co to ona zaprosiła z góry tych gości, żeby zeszli na jedzenie i na piwo. Romciu, może ty byś coś zjadł przed tą twoją 18, co? Tutaj wszystkie zajęte, te miski, ludu, kochany, ty nie na żarty przychodzą te urodziny. Alina coś świruje, Boże, kochany. Ona też ma pomysły, żarty, jej się trzymają. Jan tańczy na środku tej wysepki, kuchni. Henryku, za moment znowu musisz sprawdzić, czy pojawił się Jarek i Mauryk. Bo to już będzie ostatni dzwonek. Już, Franek popsuł nam kibel. Ludu, co tak biegasz, Romek? A ty, Mariolka? Powiedział do niej Mariolka. O, proszę, ten kuzyn, jaki zachłanny. Nie dość, że wziął piwo, to jeszcze jedzenie. Wszystko, wszystko naraz. Aśka tak samo, Jagoda nie reaguje. Ona piwa wzięła, ta się cieszy. Kajka tutaj na nią palcem pokazuje, ty nie możesz pić piwa. Ona sobie nic tego nie robi. Takie to cygańskie dziecko. Nie wiem, Romciu, czy dla ciebie tutaj jeszcze będzie jakieś jedzenie, bo to jest wszystko już pozajmowane. Przykro mi bardzo, no, żeby solenizant nie mógł niczego zjeść. Możesz sobie wypić piwo. Ty możesz, bo ty już masz zaraz 18 lat. Jak tam, wujku, dobrze się bawisz? Zarąbiście. Okej, nauczył się wujek nowego słowa. W ich języku. Mógłby ktoś szybko tutaj przybiegnąć, na przykład ty, Henku? Przybiegnij, proszę cię, tutaj. I niestety Wojtek już poszedł. Henku sprząta tą dużą michę. Panie starsze, wy byście tak może nie dyskutowały? Ty nie wypominaj na wieku, Henku, bo sam lepszy nie jesteś. My się dobrze trzymamy na wiek, swój nie narzekamy. No, ty Melisa, jaka ci się dowcipna. A Henku, miejsce musi robić na naturalnie torcik. Torcik tutaj dla Romcia. Z drugiej strony baloniki też są pozamawiane. Naturalnie z emotikonkami, bo to jest teraz bardzo modne. O proszę, można na stole powiedzieć, ale młody, ale fajnie. Chcieli jeszcze przesunąć bar do ogrodu, ale niestety goście nie chcą go wypuścić z rąk. Nie oddamy baru, o proszę. Janek, Melodia, między innymi, to właśnie oni nie pozwalają go ruszyć. Mariolu, jak i tak ty nie możesz dopchać się do tej łazienki, to idź może po Jarka. On właśnie przyszedł, jednak teściowa wolała zostać w domu, a to nawet lepiej. Tutaj w części jadalnianej mamy naturalnie osoby jedzące, głównie młode, które potrzebują dużo węglowodanów, żeby prawidłowo się rozwijać. Niestety, no, Aśce aż przez usta nie przychodzi, ona tak trzyma w tych policzkach to piwo, to jest gazowane. To się nieprzyjemnie pije, a ono. Jagoda nadal spogląda tylko i wyłącznie na Monię, która już zjadła swoją zupkę, a Kamil nawet zdecyduje się wynieść śmieci Henkowi. Miło z jego strony? Okej.
Już za chwilę Romanek będzie dmuchał już świeczuszki na torcie. Przybiegnij szybko, żeby w tobie nie było na imprezie. Nie! Roman, nie! Nie rób tego! No Romciu! Jezus Mario! On już nie zdążył, biedaczyna. Piotrek zauważył, jaką piękną skrzynkę ma Alma, aż szeroko otworzył oczy. Kamilu, jaki przerażony w ogóle! Przestraszyła go chyba Rebeka czymś. Nik, dlaczego ty siadasz na podłodze na dywanie? Tutaj cała zalana toaleta. Wujek i Monia próbują coś tutaj zaradzić, jakoś pomóc, ale to nie, nawet papier się już skończył. Ej, no Roman, nie bądź taki. No, Romanek on tak z taką miną nieprzyjemną. Nie chce mu się już dorastać, ale musi. I tym samym Roman. No to złoty, jak on wygląda. Nie wierzę, Roman, dlaczego w wieku 20 lat czy 18 ty wyglądasz jakbyś miał 50? No przecież to jest nie do pomyślenia, jak można takie włosy mieć. On musi jakiś przeszczep chyba sobie zrobić. Jaki Romanek. No nie do wiary. Naturalnie jego najlepszy kolega Błażej może się postarzyć i to właśnie zrobimy. Będzie on też miał swoją osiemnachę. Przykro mi, nikt nie kibicował Romkowi. Ale to może nawet lepiej, że oni go nie widzą w takim stanie. Ty musisz sobie gościu zrobić jakąś perukę. No patrzcie wy na to. No co jest Roman? Lud, to już całkiem trzeba było na łyso to zgolić. I on jeszcze się nie chce przechwalać, ale czuje się świetnie. Z takimi włosami. Naturalnie, że był on pilnym uczniem, to nie da się tego ukryć. Ale ma też ochotę się gościu wyprowadzić. No po prostu nie do wiary. Henryku, niestety tort poszedł na zmarnowanie. Poproś, słuchaj, może Piotrka jako twojego brata, przyrodniego, ale zawsze, żeby on troszeczkę posprzątał te miski. Roman, to ty? Henryk decyduje się podać jeszcze kotlety dla gości do zjedzenia. Mariolka za to śpiewa sobie z Jarem. Może by w sumie poplotkowała z Patryską. Mogłaby też właśnie z Jarem porozmawiać, on chyba jej się podoba i to mega, o wiele bardziej niż rodzony mąż. A Roman tutaj mija się z Lilką, ona nawet, no ludzie go po prostu nie poznają, jak on przychodzi, że to nie jest już Roman. Kto by uwierzył, że on tak brzydko się zestarzeje? Idzie sobie całkiem zgolić ten meszek na głowie, bo już lepiej, żeby był łysy niż takie o coś. Alma poszła tutaj do pokoju tanecznego. Jeśli ona by znała Nika, to mogłaby z nim potańczyć, żeby on stał z tej podłogi na przykład, ale chyba oni się za dobrze nie znają, tak więc chociaż porozmawiajcie. Markus, ty tak samo wyłaź z tej podłogi. Pogadaj za to z Adamem. Chciałeś, żeby on cię zabrał na imprezę. On zresztą by chciał jeszcze potańczyć z Kajką. O, może on lubi takie stare kobiety? Piotrek dzielnie nam tutaj sprzątnął te miski. Jagoda czai się na piwo. Ale jednak zrezygnowała, bo to nie jest jej ulubione, czyli żywiec drób. Tutaj w trakcie cięcia właśnie włosów Romka. Jeszcze jakieś mu chrosty powyłaziły na sam czubku. No i Roman ostatecznie ogoli się na łyso, żeby po prostu nie był takim aż pośmiewiskiem. Wydaje mu się to lepszym rozwiązaniem. Na zimę, żeby nie było mu za zimno w tej czaszce łysej, to będzie nosił taką czapkę wełnianą, bardzo grubą i ciepłą. No i w ten oto sposób prezentuje się Roman, czyli syn Jagody. Pozostaje mu jeszcze zmiana wszystkich ubrań. Akurat dobrze, że nikogo nie ma w tym pomieszczeniu, bo nie każdy lubi patrzeć, jak się faceci przebierają. Henryk poprosi tutaj znowu Melisę. Przykro mi, Melisa, że ja cię tak trochę wykorzystuję, ale mogłabyś jeszcze posprzątać te miski, które tutaj zostawiłyście na zewnątrz. Mariolka w dalszym ciągu rozmawia tutaj z Jarem, a Roman zakłada sobie ubranie. Jako, że ma dzisiaj urodziny, no to ciapowaty garnitur mu się należy. Przyszedł tutaj do niego. A, ten Błażej! Boże, kochany, nikt na ciebie nie spostrzegł ze względu na Romana. Nikt się nie spostrzegł, że ten Błażej też ma urodziny. Już przyszedł do niego. Słuchaj, twoi goście w ogóle nie patrzyli na moją rodzinę, jest mi przykro. Mnie też, bo nie mam włosów. Zapada zmrok, godzina już 19. Samuel nie może się przedostać przez ten tłum do toalety. Też jest mu przykro. Markus rozmawia z Adamem. Chciałby coś zjeść, ale to jeszcze się przygotowuje. Mariolka, zaprasza Jarka na lody. Lodu. Olek już gdzieś idzie, już chyba zbiera się do domu. Monia cały czas siedzi w toalecie, ona ma chyba jakieś zaparcia w tym momencie. Romki płacze, ponieważ nie posłali go na studia, on bardzo chciał. W dodatku jest łysy. To nie ma co mu się dziwić, tak? Pokaż jeszcze swoją kurtkę na zimę, jaką tam masz. On może mieć albo szarą, taką zwykłą, albo żółtą. Żółta to jak dla robotnika. W sumie on może dostanie pracę na budowę, nie wiadomo. Ale założę sobie szarą. Majka dorwała to ostatnie piwo wraz z Aliną, a Piotrek idzie jeszcze wyrzucić nam śmieci. Henku już tutaj podaje dziewczynom jeszcze spaghetti, jakby im za mało było jedzenia. Markus już tutaj pochwycił te jedne spaghetti, mega jest głodny. Alma niezupełnie, ona może jest w siku. Romciu zejdzie z chęcią na jedzenie, chociaż najpierw musi pokazać się matce, jak on to wygląda. Ej, co tam się wydarza? Jakieś nieprzyjemne konflikty po alkoholu znowu. Ten Markus, jak on jest mega głodny, że aż dwa talerze spaghetti on będzie jadł. Kajka się tutaj przygląda temu właśnie wujkowi Czesławowi. Filip zaczął grać, no i właśnie każdy zapomniał, że Henku tutaj miał robić pokaz, pokaz perkusyjny. No i ten pokaz okazało się, że zaczynają robić Sonia oraz Filip. Całkiem im fajnie idzie, Filip widać, że umie, nie poszło na marne chodzenie do zespołu taneczno-muzycznego i granie na wiolonczeli. Mariolka w końcu dopchała się do kibla, a jej córka zaczyna sprzątać, co też jest dość dziwne, bo całe życie nie chciała, a teraz nagle próbuje zamaskować te kałuże. Jarek próbuje porwać do tańca Jagodę, ale ona jest w jakimś takim melancholijnym nastroju. Przychodzi do niej Romek.
Mamo, ja wyglądam w ten oto sposób. Mam łysą czaszkę, jakbym był rzeźbą. Rozumiesz to? No i ona chyba go rozumie. Wy musicie coś zrobić, bo tutaj brakuje cały czas żarcia. Mariolka, jak ona te... Jakie się poślizgnęło, ten obcas! Poślizgnęła się, nogę na tylko łóżu, już prawie zaraz się wywraca. Ludo, kochany. Nie wiem, mamo, jak to zamaskować, że jestem taki łysy, wiesz? Na zimę będę nosił czapkę, a na lato to nie wiem. No zostaw, to syn tak jest, no to nie wyjadę, jesteś łysy, no trudno, tak bywa. No i przyszedł też ten Błażej, towarzyszy wszędzie Romanowi, bo to jego najlepszy kumpel jest. Marcia poszła już do domu. Sonka patrzy, o, też się czai przy tym właśnie Błażeju, żeby on jej nalał soku. No i właśnie jakiś gość, jakiś chłopak znowu do niej dzwoni. To jest Dobromir. Okej, może jakaś dobra partia, to nie wiadomo tego. Markus chciał właśnie tańczyć z ciotką Kajką. I ten Dobromir chce ją zabrać na przedmieście, a mianowicie Almę. No i dobra, ona jak już jest tak pięknie ubrana, to nie chce przegapić takiej szansy. Jak ona już biegnie, już tego szybko, tak, będę, okej, spoko. No i może pojechać nawet cała rodzina, nawet Roman, ale no raczej nie, ona po prostu pojedzie sama. Patrycha patrzy na sufit, jakieś plamy są najwidoczniej. Na górze Piotrek rozmawia z takim Eligiuszem, no i niestety, ale Kajki, a nie, ona jest w łazience. Zuśka wskoczyła sobie tutaj do basenu. Filip nadal daje swój pokaz, ale nie za bardzo słychać to w tamtym pokoju. Markus, weź zawołaj tę ciotkę, jak chciałeś z nią potańczyć. Ciociu Kaju! Kto wyłączył taką muzykę? Przecież to była fajna piosenka. Adamek już poszedł do domu, ale jego matka nadal pije. No i Alma zostaje zaproszona przez takiego Dobromira do parku na spacer. Zobaczymy, co tam się będzie wydarzać. Henku, no włączaj tę muzykę, o, ludzie się niecierpliwią, tak? Markus chciał potańczyć z ciocią Kają. Janek już też wyszedł, to proszę, mówi, nie ma muzyki, wychodzę. No i już łącza. No i Alma już wsiadła do tej taksówki, pokryją mu, nie mówiąc nikomu. I jedzie do parku. No i Alma zajechała, okazało się, że tutaj więcej osób się zabrało. Wraz z nimi. Między innymi Eligiusz, który u nich się też bawił na imprezie. No i ten Dobromir właśnie. Jej się już w trakcie drogi zachciało mocno siku, więc skoczy szybko do toalety. No i wychodzi na to, że to tylko takie spotkanie. Chyba, że jeszcze ktoś tam się kryje w tej taksówce. No chyba raczej nie. Więc trochę to dziwne. Może oni muszą po prostu z takimi przyzwoitkami jeździć? Nie wiem tego. Ona by chciała pograć w coś z tym Dobromirem. To w sumie jakieś łapki. Może być. W tym parku jest taki stawik i most. Całkiem romantyczne miejsce. Są też huśtawki i można grać na fortepianie. Alma tak się przygląda tym ludziom. Mierzy ich wzrokiem. No dobra, chciałam z tobą pograć chwilę. Ale tak w ogóle powiedz mi, po co chciałeś, żebym ty przyszła? Bo ja byłam na imprezie urodzinowej mojego brata, wiesz? A, wiem, którego, tego Romana, co nie? On nie wyjechał czasem? Chciałabym, wiesz? Ale nie, niestety chyba się nigdy nie wybiera. No okej, powiem ci, że dobrze całkiem wyglądasz w tych włosach, do twarzy ci, wiesz? Ten Dobromir chyba podkochuje się w niej. Ona by chciała się z nim teraz zakumplować. Posłuchaj, no jak będziesz chciał, to mogę z tobą wyjść na przykład do kina albo gdzieś. Nie chodzę do kina, nie stać mnie. Aha. To po co mnie tutaj zapraszasz? No i ten Eligiusz już leci z tego spotkania. On wraca na to przyjęcie po prostu. Czemu tak się przebrałaś, coś takiego brzydkiego? No, ludu. Można tutaj skoczyć do tego stawu? Się przekąpać i wyskoczyć w normalnym ubraniu? No chyba niestety, ale nie ma takiej opcji. Eligiusz już idzie, jak widać. No i Alma całkiem dobrze bawi się z tym właśnie Dobromirem. Się całkiem dobrze dogadują. Mimo, że on odchodzi. No dobra, wiesz co, będziemy kończyć to spotkanie, bo ja już muszę lecieć do domu, przebrać się z powrotem moją sukienkę. Chyba, że jeszcze chcesz posłuchać plotki. No musimy się częściej spotkać, masz rację. A plotka jest tego typu, że taka stara opiekunka, kojarzysz ją? Ona po prostu w ogóle zlegotuje i dawała mi spaloną kaszkę. Dzięki, nara. Teraz zachciało jej się flirtować z tym gościem, ale może się powinna przespać z tą decyzją, nie tak pochopnie, bo przecież już jej się podobał inny chłopak. Taki o, Pawelec. Teraz wraca do domu, widzi jeszcze Waldemara czekoladkę, który jest chłopakiem Aurorki. Nie wiem, może idź tam się umyć w tym zlewie, nie masz takiej opcji? No i Alma wraca wraz z panem kierowcą, naleśnikiem. On ją rozpoznał, że to ta córka od Henka z przedmieścia. I wraca ona na urodziny Romanka, który to prezentuje się w ten oto sposób na rodzinnej fotografii. Alma naturalnie po przyjeździe będzie się tutaj dobijać do łazienki, żeby wykąpać się szybko i nie pokazać się gościom w takim nieprzyjemnym stroju dresowym. Na dole widać drinki, widać zabawy. Henryk, może byś przygotował jakieś tutaj z butelki lane wódki? Romanek też przygotowuje sobie jakieś jedzenie, nie wiadomo czy poda gościom, czy też sam to zje? Henryczku, mógłbyś następnie potańczyć ze swoją siostrzyczką, która przyszła na tą imprezę? Mariolka stoi obok Kamila. Mówi, Boże, takie, mogła mieć takiego na przykład syna, Jagoda. By był już lepszy. Moniczka widać, że dzisiaj bardzo dobrze się czuje, krąży cały czas, potańcowuje, bawi się świetnie. Romanek przyleciał tutaj do pokoju i nie wiadomo co z tym jedzeniem, co on przygotowywał. Nagle to wszystko po prostu podnikawało. Idź może dokończ. Alma wykąpała się pięknie, mogłaby właśnie porozmawiać z wujkiem, który tutaj stoi, jak już jest obok. Markus, je gotowe danie, bo to tylko potrafi przyrządzić, a nawet i niebo spala. Henryk, no włącz te muzyki, ludzie, co to komu przeszkadza? Henryku, potańczy trochę z Kajką, teraz te wszystkie starsze kobiety obtańczy. Mariolka nawet wyrzuca śmieć, co jest co najmniej dziwne. Filipku, chodź porozmawiaj ze mną troszeczkę, siku mi się chce, wiesz? Aha, to znaczy, że co ty robisz? Odchodzisz? Ej, popatrz na auta, zobacz, jakie mamy cudowne.
No i on sobie już poszedł. Tak więc to by było na tyle. Roman już zjadł. Alma porozmawiała z tym swoim wujkiem. Markus tańczy, mimo że ponownie została wyłączona muzyka. Henryk tańczy tym razem z Jagodą. Już ponownie się przyjaźnią, można by było powiedzieć. Mają takie bardzo poprawne stosunki. Może za nią byś potańczył moment. Dobra, Alma, jak już się pokładasz, jak już nie możesz wytrzymać, bo faktycznie dzieciaki muszą iść do szkoły. Tak więc śladem Markusa mogłaby się położyć tutaj. Romanek za to jest pilnowany przez Anetkę Kaszelkową. Melodia, ty byś się wykąpała lepiej, dziewczyno. Bo kto to słyszał, żeby takim być zaśmierdzony? Henku lata gdzieś poza dom. Sprawdza, czy to słychać na zewnątrz tą muzykę, może trzeba przyciszyć. Mariolka też poszła spać. Ej, no słuchajcie, że znowu. Oni za każdym razem robią jakieś takie dziwne rzeczy i jakieś takie petardy rzucają. No straszne. Ja wiem, że to w sumie jest takie świętowanie, ale no bez przesady. No cześć wujku, fajnie, że w końcu troszeczkę poznamy bliżej. Jakieś wyjście może gdzieś do kawiarni wspólne, z całymi rodzinami, byłoby fajnie. No i tak Henku się przygląda, że oni rozmawiają, że Robcie nosi taki sam garnitur jak on sam. I on by mógł z samego rana zadzwonić po kogoś, kto przyszedłby nam ponaprawiać wszystko. Bo niestety, ale praktycznie każda rzecz została zepsuta przez gości. Romanek jeszcze na sam koniec właśnie rozmawia z Robertem. I teraz już będzie mógł wyłączyć tą muzykę, po czym udać się do swojego pokoju. Tutaj też jak widać, zepsuty jest kran. No, po prostu nie do wiary. Alma śpi, tak samo jak jej brat. Wujek jeszcze tutaj z Henrykiem się mija. On pewnie chce spytać, gdzie on ma się położyć spać. A jak na złość, oni nie przygotowali dla nich miejsca. Romek od razu idzie zająć swoje łóżko, bo widzi, że wujek już się czai. Później się okaże, że nie ma dla niego miejsca do spania. O, on już też się, tak samo kuzyn. No i takim sposobem ta rodzina zakończyła świętowanie 18 Romcia. Romcia, który okazał się być łysy z powodu małej ilości włosów, która rośnie na jego łbie. Został u nas wujek oraz kuzyn, ale nie wiadomo jak długo, ponieważ nie mają oni gdzie spać. A oni bardzo lubią spać. Henryczku, proszę cię, śpij w piżamie. No i na tym będziemy kończyć tenże odcinek. Dzięki, że byliście na 18 Romka. Dziękuję za obejrzenie, do następnego, pa pa! O ludu, tu jeszcze grają! Mietku i Piotreku! Nocne imprezowanie! No i Mariolka aż wstaje. Usłyszała pioruny. Mówi, dobra, trzeba zrobić miejsce tutaj wujkowi, żeby się przespał. Z Henkiem.